Dzisiaj stworzymy sobie taki projekt, czyli miseczkę, która będzie przez, w miarę przezroczysta i chipsy. Pierwsze co zrobimy, czy pierwsze co ja tak naprawdę zrobiłem, to zrobiłem zdjęcie kilku chipsom, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, a następnie wyodrębniłem y, te cztery chipsy górne właśnie z tego zdjęcia. Co wyszło mniej więcej w ten sposób, tak? Czyli dookoła jest jakby przezroczyste tło, a widzimy tylko teksturę samego chipsa. Jak to zrobić? Filmik jest również na kanale, a teraz możemy sobie pobrać te gotowe tekstury chipsa z naszego dysku Google Drive. Jak to zrobić? Możecie sobie otworzyć stronę Epicademia i gdy wejdziecie na projektowanie 3D. Będzie tutaj zakładka tekstury. Jeśli sobie ją tu otworzymy, to widzimy właśnie różne tekstury, które można pobrać. Ja polecam pobrać te z dopiskiem small, ponieważ to będą te same tekstury, tyle że te small będą znacznie mniejsze od tych dużych. A tak naprawdę nie potrzebujemy tak dużych tekstur. OK, ja mam te tekstury już pobrane. Wam polecam. To pobrać czyli klikamy sobie prawym i na przykład klikamy Download, i w ten sposób pobieramy te wszystkie cztery, czyli potrzebujemy chip 0, chip 1, chip 2 i 3. Oczywiście nie musicie mieć ich wszystkich, ale jeżeli chcecie mieć różnorodność chipsową w swoim miejsce, to oczywiście pobieramy je wszystkie. Ok, ja sobie teraz skopiuję te wszystkie 3-4 w sumie chipsy Small i utworzę nowy folder i nazwę go po prostu chipsy. Tutaj będę przetrzymywał swoje tekstury i tutaj też zapiszę w tym folderze swój plik blendera. Więc teraz przechodzimy do blendera. Zapiszę od razu właśnie ten plik, czyli kliknę desktop, następnie chipsy i tutaj też nadam mu nazwę chipsy. Save Blender file no i to już mamy gotowe. Oczywiście sposób na tworzenie takiego chipsa zapewne bardzo dużo. Ja wam pokażę jeden z takich, który ja mi się wydaje, że jest najprostszym. Na razie usunę tego cuba i zaczniemy od zwykłego plane'a. Czyli tworzę sobie plane'a, zrotuję go względem osi X o 90 stopni. Przejdę do widoku z przodu, tak żeby mieć go całego widocznego. Dodam do niego materiał, tak żeby powstał z niego chips. Więc przechodzimy do zakładki z materiałami, klikniemy New i podpiszę go po prostu chip 0. Będę go tak podpisywał yy, wedle nazw tekstur. I teraz tak, potrzebujemy teksturę, nie kolor, a teksturę, więc klikamy sobie tutaj kółeczko obok Base Color i wybieramy Image Texture, następnie Open. I jak widzicie, od razu jesteśmy tutaj wewnątrz tego folderu, gdzie jest nasz plik, więc klikamy sobie po kolei Chip0, Open. Przechodzimy do widoku materiałowego, żeby widzieć naszego chipsa i chciałbym od razu rozłożyć siatkę tego. Wydaje mi się, że później chciałbym je troszkę wykrzywić może, więc od razu dodam sobie lub kata, może nawet Z2, Z3, Z3 wystarczy. Zaznaczę środkową krawędź i ją troszkę przesunę górną może też o w... może on będzie taki opowyginany trochę, a dolną przesunę o do przodu. Powiedzmy, niech on wygląda w ten sposób. Z powrotem przejdę do widoku z przodu. No i teraz chcemy rozłożyć siatkę. Przechodzimy do UV editing. Tutaj sobie przejdę do widoku z przodu i zmienię ten nasz widok. Wyjdę z Edit Mode, żeby sprawdzić, czy na pewno skala jest równa 1. No i rzeczywiście jest, ale w sumie zanim rozłożę tą siatkę, to chciałbym nadać mojemu chipsowi odpowiednich rozmiarów, bo jak zobaczycie sobie tutaj, to mój chips ma wymiary 2 metry na 2 metry, co jest oczywiście absurdem, więc pierwsze co zrobimy, to przejdziemy sobie tutaj do zakładki Units i zmienimy wymiary na milimetry. Teraz sobie... Zmieniamy. Taki standardowy chip ma około, nie wiem, czter... 40 mm na 60 powiedzmy. Więc tutaj wpiszemy sobie 40, tutaj 60, a tutaj grubość wpiszę 1 mm. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeśli zdarzy się Wam taka sytuacja, że zaczynacie coś przybliżać i do pewnego momentu idzie w miarę dobrze, a później już nie możecie nic przybliżyć, to musimy sfokusować nasz. Obraz czy nasz widok, właśnie na tym obiekcie, czyli wystarczy że teraz klikniemy yy, kropkę na klawiaturze numerycznej i wtedy już możemy sobie zoomować. A gdy pojawi się kolejny problem, taki że zoomujemy i nagle nam coś ucina, to znaczy, że po zmianie jednostek musimy sobie tu przejść do View i tutaj mamy Clip Start, czyli zaczyna nam klipować nasz yy, widok, czyli ucinać. Więc sobie to zjedziemy do 1 mm, czyli o właśnie w ten sposób i teraz możemy sobie przybliżać i wszystko jest w porządku. Dobra, zapiszę nasz projekt, przejdę do widoku z przodu. Tu już mamy wszystko zrobione, więc mogę to zamknąć. Przechodzę do Edit Mode i możemy sobie rozwinąć naszą siatkę samemu, czyli wciskamy U i Unwrap. I widzicie, że tutaj no tak nie do końca nam to fajnie rozwija tą naszą siatkę. Więc robimy to w inny sposób. Wciśniemy jeszcze raz U i wciśniemy Project from View. I teraz będzie nam rozwijać siatkę względem tego, jak patrzymy na nasz obiekt. Gdybyśmy obrócili sobie to w ten sposób i kliknęli jeszcze raz U i wcisnęli Project from View, to zauważcie, że tutaj też się zmienia to. Więc musimy być w widoku z przodu. Ponieważ w ten sposób chcemy to zrobić. Project from View i mamy tutaj naszą ładną siatkę. Teraz wcisnę A tutaj z tej strony, żeby zaznaczyć tą naszą siatkę i powiększę ją, żeby ona tutaj obejmowała cały obszar naszego chipsa. Powiększamy, bo powiedzmy na razie skupię się na górze, żeby było to mniej więcej e, po środku. Przesunę troszkę tą siatkę i teraz eskaluję względem osi X. No i wszystko już jest w porządku. Tak, jakby chip jest wewnątrz naszej siatki, tylko jak zauważycie teraz tutaj, to e, ta nasza tekstura się powiela, tak? I tutaj z boku zaczyna wychodzić jakby kolejny chips i tutaj z prawej strony też i z dołu również. Jak to naprawić? Przede wszystkim przechodzimy tutaj w zakładkę z materiałami i tutaj mamy właśnie różne opcje dla naszej tekstury. I mamy tutaj właśnie taką opcję repeat, a my chcemy po prostu klipować, żeby pokazała się tylko jedna tekstura. I zobaczcie, jak zmienimy to na klip, to automatycznie wszystko wyświetla się już prawidłowo. Ok, mamy już nasze UV, wrócę na chwilę do layoutu. No i powiecie, no dobra, wszystko jest OK, ale tutaj z tyłu mamy czarne tło. Jakbyśmy chcieli teraz sobie to zrenderować, no to zróbmy to. Oczywiście, musimy przejść do key, czyli do tego side bar Log camera to view i teraz sobie przybliżymy tutaj to wszystko, żeby zobaczyć naszego chipsika. Zasejwuję to na razie i wcisnę F12 i widzicie, że no, chips nam się renderuje, ale właśnie z tą czarnym tłem, a my oczywiście tego nie chcemy, chcemy, żeby tam to tło było przezroczyste. Na razie może nie usunę, a po prostu schowam sobie tą kamerę. Przejdę znowu do widoku z przodu. No i chcemy się pozbyć tego czarnego tła, tak? Bo ono jest przezroczyste, tylko Blender na razie nie wie, jak sobie z tym poradzić i jak to wyrenderować. Pierwsze, co musimy zrobić, tak naprawdę, to musimy sobie tutaj wejść w settings, czyli w ustawienia tego naszego materiału chipsowego i zmienić z Blend Mode dać na Alpha Blend. Jeszcze nie widzimy różnicy, ale taka różnica się pojawi. Możemy też wcisnąć Alpha Clip Shadow Mode, później też sobie zmienimy. Na razie zostawimy to w ten sposób. I żeby Blender mógł wyświetlić ten nasze tło jako przezroczyste, to musimy tutaj troszkę pomieszać mu. On ma tutaj na razie Surface ustawiony jako Principle, tak? A musimy jakby połączyć dwa nody w jedno. Czyli zamiast tutaj Principle. Musimy wybrać e, mix shader, ponieważ musimy pomieszać te nasze shadery. Musimy stworzyć to, co mamy tutaj, i musimy do tego dodać właśnie shader transparentny, czyli przezroczysty. No więc klikniemy sobie tutaj i wybierzemy e, mix shader. I na razie nic nam się nie wyświetla, ponieważ jakby skasowaliśmy wszystko co mieliśmy do tej pory. W pierwszym shaderze wybierzemy sobie właśnie naszą transparentność, czyli transparent. A w drugim shaderze wybierzemy właśnie to co było wcześniej, czyli principle BSDF. I tutaj ponownie w tym principle musimy zamiast base color wybrać sobie image texture. I wcześniej już tą teksturę dodawaliśmy, więc ona tutaj jest jakby w pamięci programu. Nie musimy jej otwierać od nowa, tylko po prostu ją sobie tutaj wybierzemy. Ponownie tutaj wybierzemy zamiast Repeat damy Clip. I jak widzicie, no nic nie widać na razie, tak? Jeszcze tutaj wszystko jakby jest nie tak. Jak sobie przejdziemy tutaj na zero, to nam e, pokazuje ten pierwszy shader. A jak sobie przejedziemy tutaj w prawą stronę, to nam pokazuje więcej tego drugiego shadera, czyli naszej tekstury. Ale w dalszym ciągu jest albo to, albo to. Nie mamy tej przezroczystości. Jak to teraz zrobić? Do zarządzania shaderami, no bo tutaj możemy to zrobić w jakiś taki podstawowy sposób. Ale lepszym narzędziem, czy lepszym oknem do zarządzania właśnie materiałami jest tutaj Workspace Shading. Klikniemy sobie tu u góry na ten shading. Tutaj przybliżymy się do naszego chipsa i teraz spróbujemy tutaj zarządzać. Zobaczcie, te wszystkie materiały, tak naprawdę, które tworzymy, one wyglądają właśnie, one są również przedstawione w postaci takich nodów. To, co widzimy tutaj i to, co widzimy tu, to jest to samo. Tak, jak, jak tu będziemy coś zmieniać, to automatycznie będzie się zmieniać również w tych nodach. To jest to samo, tylko reprezentacja ich jest jakby troszkę inna. I zobaczcie, tutaj w, naszym, w naszej teksturze, w naszym zdjęciu mamy coś takiego jak właśnie alfa. I tą alfę musimy wprowadzić tutaj, żeby ona nam zmieniała pomiędzy przezroczystością, a pomiędzy naszym, naszą teksturą. Więc sobie złapiemy tutaj alfę i przerzucimy do tego. Mm, fac, tak? No nie chcę, <laughs> nie wiem jak się dokładnie wymawia, ale jest jeszcze podobne słowo do tego po angielsku, które nie jest zbyt y, odpowiednie, żeby je tu wymawiać. Dobra. I zobaczcie. Teraz już mamy naszą przezroczystość tutaj. Jak sobie wrócimy do layoutu, to widzimy, że wokół naszego chipsa jest przezroczystość. Przejdę do widoku z kamery, wyrenderuję to i zobaczcie, że mamy pięknego chipsa. Zobaczcie, Zostają zachowane, jakby tutaj, kontury. A tak naprawdę, nasz chip składa się po prostu z prostokąta. To jest z jednej strony dobre, ponieważ mamy raptem tylko cztery face, tak, czyli bardzo malutko. Ale z drugiej strony niesie to ze sobą coś takiego, że nasz chip jest bardzo cieniutki. Nie ma grubości, jakby. A chcąc go teraz wyekstrudować, to napotkamy się z kolejnym problemem. Ale ja pokażę Wam w jaki sposób możemy troszkę skłamać jakby odbiorcę i nadać grubości temu chipsowi. Jak to zrobimy? Możemy to zrobić za pomocą modifiera. Dodamy sobie modifier solidify. Widzicie? Troszkę grubości on tutaj nabrał i nam tu trochę klipuje. Widzicie jak przybliżam? Ponieważ teraz jesteśmy w trybie kamery. Tutaj po wciśnięciu N ustawiamy sobie clip start tak, na 1 mm, ale w kamerze musimy ustawić ten clipping także. Więc zaznaczę kamerę. Na razie ją tutaj pokażę. Przejdę do ustawień kamery i tu też mamy clip start i wezmę, ustawię to na 1 mm. Dobra, i teraz już mamy taką lekką grubość, tak, po dodaniu tego solidify. Wrócę jeszcze tutaj właśnie do modifierów i mamy thickness ustawiony na 10 mm. Zobaczcie, że jak ustawię to na 0, i na 10 to rzeczywiście ta grubość nam się powiększa. Tyle, że zobaczcie co się stanie. Jak sobie obrócimy nasz chips, to po środku jest pusty. Tak? Czyli nie mamy tutaj żadnego materiału po bokach. No i to wygląda tak średnio dobrze. Ale żeby mniej więcej zrobić to w prawidłowy sposób, to ja tu może ustawię to na około 3, -3 mm, żeby była zachowana taka chociaż troszkę grubość, żeby on nie prześwitywał nam, tak pomiędzy. I teraz możemy sobie dać kolejny modyfikator, którym jest modyfikator Array, czyli będzie dodawać kolejne instancje tego chipsa, tyle że nie obok niego, a za nim. On jest teraz, nasz chip jest obrócony. Zobaczcie, przejdziemy sobie do zakładki N i do ITEM, i mamy tutaj rotację 90 stopni. Ja chcę zatwierdzić tą rotację i również skalę, więc wcisnę Ctrl A i dam ALL Transform. Dzięki temu mamy odpowiednie tutaj parametry. Więc schowam teraz to i zobaczcie, jak wygląda teraz również nasz tutaj Solidify. Ono jest zdecydowanie za gruby, prawda? Bo masz 3 mm. Musimy to zmniejszyć i zobaczcie, że nie możemy tak zmieszać o małe wartości, więc wpiszemy to ręcznie na przykład 0,2 mm, co wydaje mi się, że jest całkiem dobrą wartością. I oczywiście chcemy naszego chipsa, jakby powielać tutaj w tą stronę, żeby on przybierał na grubości, a nie w bok, tak? Więc zmienimy sobie tutaj może count na 3 na razie. Tutaj wstawimy 0, gdzie jest po x, a musimy zwiększać to po y, więc przejdziemy sobie tutaj i wpiszemy na przykład dwójeczkę. No i zaczyna nam to działać, tyle że są za duże przerwy, więc musimy je zmniejszyć. Więc zmniejszamy tak, aby mniej więcej wyglądało to prawidłowo. No już jest dużo lepiej, może troszkę jeszcze zmniejszymy na 0,1. I teraz już nie widać prześwitujących jakby miejsc pomiędzy tymi chipsami, a gdy popatrzymy na niego tak z boku, no to zachowujemy jego grubość. Więc no mamy naszego chipsa. Jeżeli chcemy, żeby był on jeszcze grubszy, to możemy dodać, Więcej tych instancji tego chipsa, tak? No i zobaczcie, jaki jest tu fajny, grubiutki. No i nasz chips jest już gotowy, tak naprawdę. Teraz będziemy chcieli dodać jeszcze więcej tych chipsów, tak? Ponieważ na razie mamy jednego, a ja chciałbym utworzyć wszystkie cztery, żeby każdy był inny. Będzie to dużo lepiej wyglądać później, jeżeli to wyrenderujemy i każdy chips, no nie każdy, ale będzie taka różnorodność. Więc jak to zrobić najlepiej? Na razie podpiszę go jako Chips 0 i zduplikujemy go, czyli Shift D i po X sobie przerzucimy go w bok. Teraz będziemy chcieli dodać tutaj inny materiał. Przechodzimy do zakładki z materiałami. Oba obiekty mają ten sam materiał, Chip 0. I tu pokazuje właśnie ile obiektów yy, posiada ten materiał. Więc aby utworzyć nowy materiał z tego już istniejącego, żeby yy, napracować jak najmniej, to wystarczy, że klikniemy teraz tą dwójeczkę i z tamtego materiału wykonał czy utworzył się nowy materiał. Na chwilę obecną jest, do, jest on dokładnie taki sam, ale dla blendera jest już on zupełnie inny. Więc teraz nazwiemy go jako Chips 1 i dodamy sobie tutaj nową mm, teksturę, tak? Więc przechodzimy sobie tutaj, gdzie mamy naszą teksturkę. Otwieramy i wybieramy Chips 1. I zobaczcie, że automatycznie nam się tutaj wszystko dostosowało i mamy już zupełnie nowego chipsa. W ten sam sposób zrobimy z kolejnymi chipsami, czyli duplikujemy, po X przesuwamy i od tutaj musimy stworzyć nowy materiał, więc klikamy tą dwójeczkę. Nazywamy to jako chips nie 3, a 2 na razie. Otwieramy nową teksturę, chips 2. I już mamy kolejnego chipsa, tyle że ten nie wygląda aż tak dobrze, ponieważ jest troszkę spłaszczony, więc przejdziemy sobie do zakładki UV Editing i spróbujemy go troszkę zmienić. Musimy go troszkę rozszerzyć, więc sobie SX i może nawet nie musieliśmy, w sumie przychodzi do tej zakładki, po prostu wystarczyło, że byśmy go tutaj rozszerzyli i wszystko byłoby w porządku. Utworzymy sobie ostatni, wezmę tego stąd, żeby tego nie rozszerzać później ponownie. Więc duplikujemy GX, przesuwamy w bok i tworzymy nowy materiał, który nazwiemy Chips3 i otworzymy teksturę Chips3 small. Mamy cztery różne chipsy, które mają pewną grubość, no i wyglądają naprawdę fajnie. Chciałbym wam coś jeszcze pokazać, może utworzę taki prowizoryczny stół. Więc kliknę Shift -A i utworzę może takiego cuba. Pomniejszego, przejdę do widoku z przodu, yy, przesunę go w dół i zeskaluję względem osi X i Y, czyli wcisnę Shift Z, tak, żeby zablokować naszą skalę względem osi Z, żeby ona się nie powiększała. Ok, i zobaczmy, jak to wygląda w kamerze. Przesuniemy troszkę naszą kamerę. Chciałbym wam pokazać, co, o co chodzi z cieniami. Wyrenderujemy sobie to. No i wygląda to bardzo przytko, więc ustawię nasze światło, gdzie ono jest. Light, teraz wcisnę kropkę, żeby sfokusować na świetle. Zmienię to na Sun. Może zmienię tutaj wartość jego na 2, a może troszkę więcej na 3. Powiedzmy, i ustawię nasze światło blisko naszych chipsów. Nie trzeba ustawiać ich blisko. Ja po prostu chcę tak zrobić, żeby mi było wygodniej. I zrotuję tak, żeby światło padało na chipsy od strony kamery. Czyli rotation Z i mniej więcej w ten sposób. Trójka, rotation, przejdę do widoku z kamery, F12. No i wygląda to już całkiem nieźle. Zobaczcie, tam z tyłu są jakieś cienie. A ja chciałbym, żeby te cienie były widoczne tutaj bliżej. Więc złapię te nasze chipsiaki. Przejdę do widoku z przodu, GZ troszkę w dół. Widok z kamery i teraz zobaczmy co możemy zrobić jeszcze z tymi cieniami tak jak sobie przejdziemy tutaj do materiałów do chips 0 1 2 i 3 i tak dalej zjedziemy sobie tutaj niżej i mamy tutaj shadow mode opak czym to się różni Zrób, spróbujmy. Zrenderować to. I zobaczcie, że te cienie są takie dosyć brzydkie i przy podstawie są one takie kwadratowe. No to tak nie powinno być, ponieważ dla Blendera w dalszym ciągu geometrią tego chipsa jest y, kwadrat, tak? I on właśnie w ten sposób rzuca cień. Jak to zrobić, żeby cień był mm, kształtu naszego chipsa? Musimy przejść w ustawienia i zamiast opak w Shadow Mode ustawić jako Alpha Clip. Jeżeli to zmienimy i teraz wyrenderujemy sobie to, to zauważcie, że ten cień zmienia się. W ten sam sposób musimy zrobić dla każdego z tych materiałów, czyli wybierzemy wszędzie Alpha Clip. Wyrenderujemy obraz od nowa i zobaczcie, że już jest różnica. Spróbujemy troszkę pozmieniać jeszcze ustawienia samego światła. Więc klikniemy na światło. I tu może troszkę zwiększymy tą wartość jeszcze. Specular, może troszkę pozmniejszamy. Tutaj, oczywiście, to jest taka kwestia do poeksperymentowania, tak? Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Ok, na razie zostawimy to tak, jak jest, ponieważ no nie w ten sposób będziemy tworzyć nasz render i naszą kompozycję. Najpierw jeszcze dodamy jakąś miseczkę, w której te nasze chipsiki będą leżały. Więc na razie chipsy. Przesuniemy sobie do góry, albo w ogóle utworzymy nową kolekcję, do której wsadzimy nasze chipsy. Więc przejdę sobie tutaj, kliknę prawym, New Collection i nazwę ją Chipsy. I teraz te chipsy przerzucimy, czyli zaznaczam te nasze cztery chipsy i przerzucam do nowej kolekcji. I na razie możemy ją całą, jakby ukryć, tak? Kamerę też na razie ukryję. I tworzymy sobie miseczkę. Przechodzę do widoku z przodu. I miseczkę, no miseczka jest taka półokrągła, prawda, więc chyba najłatwiej będzie ją utworzyć z kształtu uv sphere. więc tworzę uv sphere. no i zastanówmy się jaka duża ta miseczka. Zazwyczaj miseczka no, nie jest aż taka wielka, powiedzmy niech ma 20 cm średnicy, czyli musimy wstawić radius, czyli promień o wartości 10 cm, czyli 100 mm. Więc robimy to w ten sposób, przybliżymy się, zaaplikuję sobie skalę, Podniosę ją do góry. Na razie tak. Widok z przodu. No i musimy górę odciąć, prawda? Więc przechodzimy do Edit Mode. Wcisnę tabulator. Tutaj sobie zaznaczę, tutaj e, Wireframe View, tak, żeby widzieć wszystko. Klikając Wireframe Mode, od razu zaznacza nam się tutaj X-Ray. To znaczy, że jeśli będziemy zaznaczać sobie coś, to to z tyłu, wszystkie te Verteksy również z tyłu też się zaznaczą, bo bez tej opcji, to zobaczcie jaka będzie różnica. Jeśli nie mamy tego włączonego i zaznaczę jakieś werteksy, to te z tyłu nie zostaną zaznaczone. A ja chcę je zaznaczyć wszystkie. Ok, więc jeszcze raz, może włączę zaznaczanie ścianek za pomocą przycisku 3 lub tutaj za pomocą tego menu. Zaznaczymy sobie je wszystkie i usuniemy facey. I mamy już taką miseczkę mniej więcej gotową. Wrócę do e, naszego wyświetlania tutaj materiałów. No i chcemy zrobić taki spód też, prawda, żeby ta miseczka na czymś stała, ponieważ na chwilę obecną to ona by się wywr wywracała. Przejdziemy znowu do Edit Mode. No Nasz stół przeszkadza, więc go zaznaczę i ukryję za pomocą skrótu klawiaturowego H jak Hide. Kliknę jeszcze raz na miseczce. Przejdę do Edit Mode. Kliknę jedynkę, aby zaznaczyć tutaj ten wierzchołek po środku. Teraz wcisnę Ctrl i plus, żeby zaznaczać kolejne okręgi dookoła tego punktu. Więc znowu kliknę Ctrl i plus. Oczywiście plus na klawiaturze numerycznej, tam gdzie zarządzamy e, widokiem z kamery i tak dalej. No i wydaje mi się, że taka podstawa tutaj już będzie w porządku. Więc teraz chciałbym to spłaszczyć, żeby to było na równo. Więc jak to spłaszczyć? Za pomocą skalowania i względem osi Z, więc wcisnę skala Z i 0. I zobaczcie, wszystkie nam tutaj te werteksy jakby utworzyły jedną płaszczyznę. Przejdę do widoku z przodu, zobaczę czy taka miseczka mi odpowiada. Ogólnie mi odpowiada, ale myślę, że jest za wysoka. Chyba chciałbym, żeby ona była mniejsza tak naprawdę. Więc spróbuję sobie zeskalować całą miskę względem osi Z, S, Z. I powiedzmy o, w ten sposób. Teraz już mi wszystko pasuje. Przejdę do widoku z przodu. No i oczywiście, zobaczmy przy NC, czy nam się skale zgadzają. Oczywiście się nie zgadzają, więc musimy zaaplikować je, czyli Ctrl A i aplikujemy skalę. Schowam menu i musimy dodać materiał, więc klikam new i nazwijmy ją, czy materiał, po prostu miska. Musimy nadać grubość naszej misce. Robimy to za pomocą modyfikatora. Solidify i teraz zobaczcie, no jest zdecydowanie za gruby. No, taka miska ma grubość zazwyczaj 1 mm, powiedzmy, może 2. Dajmy 2 mm, więc tam gdzie jest thickness, stawiamy 2 mm. I może dodamy jeszcze kolejny modyfikator, ponieważ teraz, nawet jak damy shade smooth, no to ta miska nie wygląda zbyt okazale, prawda? Widać tutaj te krawędzie, i w ogóle, no, no nie jest to zbyt ładne, więc dodamy modyfikator. Subdivision Surface, czyli będzie dodawać jakby mm, kolejne krawędzie do naszego modelu. Klikniemy na to i zobaczcie, że wygląda to już znacznie lepiej. Możemy zwiększyć to do dwóch, ponieważ tutaj jest ustawienie dla rendera, a tutaj dla viewporta. Viewport to to, co tutaj widzimy, a render to jest to, co wyświetli się po wciśnięciu F12, tak? czyli już przy samym renderze, jeżeli wasz komputer jest stosunkowo słaby, to dobrze mieć tą opcję viewport ustawioną dosyć nisko, a po prostu render ustawiony wyżej, żeby po kliknięciu F12, żeby dostać tutaj y, jakiś ładny wynik. Tak? No ja sobie ustawię dwójkę, zarówno w viewporcie, jak i w renderze. No i tutaj już jest ok. Moglibyśmy dodać jeszcze edge split po to, żeby tutaj na dole y, widać było tą jakby granicę podstawy. Spróbujmy to zrobić i zobaczymy jaka będzie różnica, co nam się będzie ładniej podobać. Dodam tutaj Edge Split i spróbujmy tutaj zwiększyć tą wartość. No i tutaj widzimy, że jak damy na 0, no to widzimy tutaj pojedyncze facy, a jak spróbujemy ją tutaj zwiększać, o, w ten sposób. Właśnie coś takiego chciałem osiągnąć. Tyle że tutaj jeszcze nam troszkę Widać tych naszych ścianek, więc jeszcze spróbuję trochę zwiększyć tą wartość do takiego momentu, żeby zachować sobie tą płaską tutaj podstawę. I zobaczmy, czy jest OK. No jest w miarę OK, tyle, że tutaj znowu nam u góry się pokazuje. Dzieje się to dlatego, ponieważ tutaj kąt pomiędzy tymi ym, krawędziami jest większy od kąta pomiędzy tymi krawędziami i to nie pozwala nam no, uzyskać odpowiedniego rezultatu. Więc na chwilę obecną, żeby nie, nie stworzyć tego zbyt skomplikowanego, po prostu usunę sobie tego edge splita, a dodam tutaj jedną krawędź, tak? Czyli wcisnę Ctrl R i zjadę nią dosyć tutaj nisko i to pozwoli nam wyodrębnić jakby tą właśnie podstawę. No i w porządku, mamy naszą miseczkę. Teraz chcemy do naszej miseczki dodać chipsy. Jest na to wiele sposobów, ale no my po prostu zrobimy to ręcznie. Otwieramy czy odkrywamy naszą kolekcję z chipsami. Przejdziemy do widoku z przodu. Może dodamy też nasz stół ALA, GZ, żeby zjechać naszą miseczką w dół. Później jeszcze dodamy jakiś materiał do miseczki. Myślę, że zrobimy coś takiego ALA szklanego. I teraz będziemy sobie rotować nasze chipsy i ustawiać je na miejsce. Jeśli wciśniemy dwukrotnie R, czyli RR, to możemy sobie o tak rotować w taki różny sposób, tak? Czyli teraz to już będzie to wszystko tworzone wedle własnego upodobania. Czyli możecie sobie ustawiać te chipsy, jak tylko chcecie. Teraz będę je duplikował, czyli przejdę do widoku z góry. Shift D i może dam R, żeby tutaj się porotowało. Shift D. Shift, D, żeby tych chipsów porobić troszkę więcej do góry, one na razie na siebie tutaj nachodzą. Ale później spróbuję je tutaj ładnie poukładać. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście nie powinniśmy, nie możemy zrobić tak, żeby nasze chipsy wychodziły poza miseczkę. To jest zdecydowanie niefajne. Przejdziemy też do widoku z przodu i do wireframe, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Te chipsy musimy zdecydowanie tutaj postawić, żeby one nie były w powietrzu. Dobra, wrócę do widoku materiału, przejdę do zera, e, czyli widoku z kamery. Może zrobię to o, w ten sposób. To nie powinno aż tak wisieć w powietrzu. Może tutaj to damy. Dobra, zobaczmy, jak nam się to renderuje. No i zobaczcie, no jest naprawdę fajnie. E, tego chipsa stąd zabiorę. Tego tu z lewej strony też nie podoba mi się on. Nie podoba mi się sposób, w jaki on się tutaj renderuje. Przestawię go tutaj, może troszkę o zrotuję go, może w ten sposób, coś takiego. Ten jeden może niech sobie leży na stole, nie? Czemu nie? Więc wcisnę R, zrotuję go o, w ten sposób i postawię na stole. Przejdę jeszcze z powrotem do widoku z kamery. Uchwyćmy tego chipsa, żeby on tutaj leżał. F12. No i jest, no jest naprawdę fajnie. Chciałbym zmienić materiał naszej miseczki na taki ala szklany. Musicie pamiętać, że te materiały, które teraz tworzymy na tym etapie, to są naprawdę podstawowe materiały i efekty czy rezultaty Renderów nie będą aż tak realistyczne, zwłaszcza, że operujemy tutaj na silniku If w Cycles byłyby te efekty dużo lepsze. Ale na razie skupmy się na razie na tym silniku, OK. Więc przechodzimy sobie do zakładki z materiałami. Klikamy na naszą miseczkę i tutaj też zrobimy podob w podobny sposób, co robiliśmy z chipsami, czyli utworzymy transparentny shader. Oraz utworzymy shader glass. Ok? Więc na początek dajemy tutaj mix shader, czyli mix shader, i pierwszy, no tutaj już nie ma takiego znaczenia, możemy pierwszy wybrać glass, czyli otwieramy sobie pierwszy shader, dajemy glass, a drugi będzie transparent. No i w tym glasie tutaj mamy naprawdę dużo do kombinowania. Na początek może wskaźnik pomiędzy jednym shaderem a drugim damy na taki mniejszy. Kolor zostawimy taki jaki jest. Roughness możemy tutaj zwiększyć. No i przede wszystkim zjedziemy sobie tutaj w dół i wybierzemy Alpha Blend tak, żeby nam się pokazywała tutaj przezroczystość. Wybierzemy też Backface Cooling. No i tu widzimy już, że troszkę nam prześwitują te chipsy yy, z tej miseczki. Pojedziemy sobie tutaj jeszcze do góry. Może zwiększymy troszkę tutaj przepustowość światła. Ta przepustowość chyba jest ustawiona mniej więcej dla wody. Mi się wydaje, że ta wartość jest mniej więcej wartością y, odpowiednią dla wody. My możemy tą wartość zwiększyć. Może gdzieś do takiego poziomu. Może zmienimy Shadow Mode, żeby nie było żadnego cienia na razie. Wybierzemy NON. I wydaje mi się, że ten efekt jest troszkę taki fajniejszy. Zapiszę to i zobaczymy, jak nam się to renderuje. No, i wydaje mi się, że jest już całkiem w porządku, tak? No, wiadomo, ta, to szkło, zresztą też mamy różne gatunki szkła. Nie jest to jakieś perfekcyjne i superowe. Ale mamy tutaj taki fajny rancik z tyłu, też mamy jakieś fajne takie słoneczko. Oczywiście sposób ustawienia chipsów też ma znaczenie. Ale ja muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolony z tego renderu. Przesuniemy troszkę. Nasz stół do tyłu w ten sposób, troszkę go też zeskalujemy, ale nie względem osi Z. Może obrócimy go trochę, o, może w ten sposób, zobaczmy, jak to teraz wygląda. No jest naprawdę w porządku. Oczywiście, jeśli chodzi o same materiały, pozostaje tu jeszcze wiele do mm, ulepszenia, zarówno jeśli chodzi o chipsy, jak i o samą miseczkę. Oczywiście nie musicie tego robić szklanego, może to być zwykła porcelana, więc popróbujcie sobie zrobić to na swój sposób i gratuluję